W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, dziś zaczynamy nowy okres roku kościelnego, tak zwane przedpoście, które składa się z trzech niedziel poprzedzających środę popielcową, czyli początek Wielkiego Postu. Kolorem tego okresu jest już fiolet, oznaczający ducha pokuty i wyrzeczenia. Dzisiejsze czytanie zaczerpnięte z listu świętego Pawła do Koryntian zachęca nas do wytrwałej walki duchowej, bo tylko taka wytrwała praca i wysiłek mogą przynieść zwycięstwo. W Ewangelii czyta nam Kościół Święty przypowieść o Królestwie Bożym, które porównywane jest do pracy w winnicy, gdzie gospodarz nawołuje do tejże pracy. Gospodarz, który wszystkich nagradza zgodnie z umówioną zapłatą. Lecz nie wszyscy uważają to za sprawiedliwe, widząc, że ci, którzy mniej pracowali, otrzymują tę samą nagrodę. Odbierają swoją sprawiedliwą zapłatę, na którą się umówili, uskarżają się. Ewangelia mówi nam, wziąwszy denara, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc, ci ostatnią jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie o denara umówiłeś się ze mną, weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak i tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Jest to bardzo piękny fragment, który Chrystus nam przekazuje, aby pouczyć nas o tym. Gdyby nie było tych ostatnich ludzi, którzy pracowali jedną godzinę, ta osoba nie uskarżałaby się na to, że cały dzień musiała pracować, gdyż za tę cenę się umówiła. Ale właśnie to dobro innych, to, że innym zostało udzielone dobro, jest powodem tego szemrania. Dlatego pamiętajmy, że powodem tego narzekania, tej zazdrości nie jest fakt jakiejś niesprawiedliwości, gdyż gospodarz wypłacił umówioną cenę, lecz powodem tego jest dobro drugiego. To, że drugiemu zostało wyświadczone dobro. Dlatego gospodarz tłumaczy temu człowiekowi zawistnemu, chcę też i temu ostatniemu dać jako i tobie. Ci niezadowoleni szemrają z powodu zazdrości. I również w dzisiejszych czasach wielu mówi o niesprawiedliwości, lecz niezwykle często jest to po prostu zazdrość. Dlatego, abyśmy mogli ustrzec się tej okropnej wady i żebyśmy nie byli pod wpływem jej, rozważmy krótko o zazdrości, mówiąc najpierw, czym zazdrość jest, a następnie, skąd ona pochodzi. Co to jest zazdrość? Zazdrość jest to boleść z przyczyny cudzego szczęścia i powodzenia. To uczucie smutku z faktu powodzenia drugiej osoby. To właśnie to uczucie, to zazdrość z powodu szczęścia i niewinności pierwszych ludzi popchnęła szatana do kuszenia Adama i Ewy. To uczucie było przyczyną pierwszego morderstwa w historii ludzkości, gdyż Kain zabił Abla, dlatego że nie mógł zaakceptować, że ofiara Abla była milsza Bogu, co wcale nie znaczy, że jego ofiara nie była miła. Z powodu zazdrości, miłości ojcowskiej Józefa egipskiego bracia własni sprzedali do Egiptu jako niewolnika. Z tej samej pobudki faryzeusze prześladowali Jezusa. Mówią oni w niedzielę palmową, zobaczcie, cały świat za nim poszedł, a my nic nie zyskujemy. Zazdrość jest również protestem, oskarżeniem samego Boga, który w różnej mierze udziela swoich darów i talentów. A gdy ktoś zazdrości drugiemu, jego zdolności, wyglądu, pozycji czy również łask, oskarża Boga o niesprawiedliwość, podobnie jak ci robotnicy z Ewangelii. Zazdrość jest również korzeniem i źródłem wielu innych grzechów. A to z tego powodu ludzie obmawiają, oczerniają, szkodzą innym, gdyż uważają się za pokrzywdzonych, że innym powodzi się lepiej i chcą ich szczęście czy dobrobyt zniszczyć, używając różnych sposobów. I z tego, co powiedzieliśmy, łatwo możemy
zgadnąć, skąd powstaje zazdrość. Po pierwsze, z krótkowzroczności własnego rozumu. Jest tak, ponieważ człowiek nie chce widzieć i uznać, że wszystko pochodzi od Boga, że Bóg udziela w różnej mierze talenty, dobra, również łaski. Człowiek z powodu smutku pochodzącego z zazdrości szczęścia drugiego często nie dostrzega swoich własnych darów i talentów. I zamiast radować się własnym dobrem, smuci się taki nieszczęśnik dobrem drugiego. Dlatego nie zazdrośćmy innych bogactw, talentów czy czegokolwiek innego, doceniając, że przecież to, że ktoś ma więcej, nie czyni nam szkody. To, że ktoś ma więcej dobra, nie powoduje, że my jesteśmy nieszczęśliwi. Dokładnie jak ten przykład z Ewangelii tego robotnika. Umówił się za denara za dzień, otrzymał to, na co się zgodził, ale widząc to, że ktoś otrzymał coś dobrego, mniej trudu wkładając, powoduje, że nie potrafi się radować z tego, co otrzymał. A gdyby tych ludzi nie było, gdyby ci inni nie pracowali, tylko byliby oni, byłby szczęśliwy na koniec dnia. Dlatego to nie jest niesprawiedliwość jest powodem tego szemrania, ale właśnie zazdrość. To, że ktoś może być nagrodzony w inny sposób. Drugą przyczyną zazdrości jest zepsute serce. Serce ludzkie stworzone jest dla miłości, a gdzie jest zazdrość, nie może być miłości, gdyż początkiem miłości jest życzliwość, dobre usposobienie względem drugiego. Wespół weselenie się i wespół odczuwanie radości drugiego oraz z boleścią nad jego nieszczęściem. Zazdrość jest tego całkowitym przeciwieństwem. Smutek ze szczęścia, a radość z nieszczęścia drugiego. Święty Paweł w liście do Koryntian w swoim hymnie o miłości mówi: miłość nie zazdrości. To właśnie zepsute serce, zranione grzechem, rodzi uczucie zazdrości. Wymieńmy jeszcze trzecią przyczynę zazdrości. Jest nim leniwa wola człowieka. Człowiek zamiast próbować dorównać drugiemu i w sposób uczciwy osiągnąć dobro, które pragnie, smuci się dobrem drugiego i zamiast swój trud wkładać w to, aby dobro osiągnąć, chce szkodzić. Choćby tylko swoimi myślami, oszczerstwami, insynuacjami i ocenami. Zamiast pracować, chce niszczyć. Zamiast coś robić, boleje nad dobrem drugiego. Jakby to było powodem jego krzywdy. I aby usprawiedliwić swoje lenistwo, oddaje się uczuciu niechęci do drugich. Usprawiedliwiając się, że ten albo tamten doszedł do pieniędzy tylko dlatego, że był nieuczciwy, albo dlatego ludzie o nim dobrą myślą, że też on jest udaje, jest obłudnikiem i tak dalej, i tak dalej. Zazdrość to okropna wada. Jest najbardziej nierozumną i nieroztropną przywarą człowieka. Jest tak dlatego, że człowiek przez to nie posiada więcej, nie ma żadnych korzyści. O ile możemy mówić, że inne grzechy dają jakieś mniej lub bardziej pozorne korzyści, przyjmujące przyjemności, jakokolwiek rzecz, która może się wydawać dobra. Choć może być to, najczęściej jest niewłaściwa ocena, jest to błąd w ocenie, to zazdrość nigdy nie daje nic. Jednym, co ta wada przysparza osobom ją obarczonym, to boleść, smutek i zgorzkniałość. Święty Jakub w swym liście mówi smutną prawdę o takich osobach. Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie. Dodatkowo człowiek nie tylko nic nie zyskuje, lecz traci bardzo wiele. Często bowiem traci pokój, dobre imię, zdrowie, czystość sumienia. W księdze Joba czytamy: żal nierozsądnych zabija, a zawiść uśmierca niemądrych. Na końcu jeszcze człowiek unieszczęśliwia na dobre samego siebie. Człowiek zazdrosny nie nadaje się nawet do nieba, bo i tam są pewne różnice w stopniu chwały. Zazdrośnik nawet w niebie byłby nieszczęśliwy, gdyby tam mógł trafić. Widzimy jasno, jak nierozumna
i głupia jest zazdrość. Dlatego walczmy z pojawianiem się takich uczuć czy odczuć zazdrości w nas. Za każdym razem, gdy spostrzegamy, że innym wiedzie się lepiej, gdy widzimy, jak naszym bliźnim się powodzi i przy tym pojawia się jakieś odczucie smutku, odrzucajmy to natychmiast. Zamiast smucić się, radujmy się z dobra drugich i z ich szczęścia. Święty Paweł w swoim liście do Rzymian, który czytaliśmy w minioną niedzielę, mówi o różnego rodzaju darach i zachęca wiernych. Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. I to jest to, co daje człowiekowi prawdziwą, głęboki pokój i szczęście. Radujmy się z dobra innych, wiedząc, że nam poprzez to nie dzieje się krzywda, że innym się powodzi. Pamiętajmy, że często pod pozorem niesprawiedliwości ukrywamy naszą zazdrość, jak owi robotnicy w winnicy. Dlatego powinniśmy czynić rachunek sumienia. Czy gdy mówimy, że coś nas niesprawiedliwego spotkało, czy aby nie ukrywamy pod tym zazdrości. Nie potrafimy zaakceptować, że innym dzieje się dobrze. Dlatego, drodzy wierni, nie dopuszczajmy do siebie uczucia zazdrości, lecz pamiętajmy o słowach gospodarza z Ewangelii, o słowach, które Chrystus w jego usta wkłada. Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.